Siemanko, ja jestem Technokrata, mamy już koniec świąt. Dzisiaj miała być dla Was recka kompa, który jest tutaj, którego nie widzicie. Ale jeszcze się montuje, niestety, więc prawdopodobnie będzie jutro. Miejmy nadzieję, że nie później. Ale dzisiaj za to wlatuje TechNews, no i mamy w końcu poniedziałek. Dość świąteczny, bo świąteczny, ale poniedziałek, więc lepiej sobie porozmawiać o jakichś newsach technologicznych. Między innymi mam dla Was dwie rzeczy. RTX 4070 w wersji Ti, mocniejszy od 3090 Ti w jednym z benchmarków. Mamy odświeżonego RTX-a 3050 na na rdzeniu GA107, do tej pory bazował na GA106, czyli będzie bazował na słabszym rdzeniu. Jak to się przełoży na generalnie tą kartę graficzną na rynku, właśnie o tym będę chciał sobie pogadać. Mamy też enkodowanie AV1 w Meteor Lake'ach. I wszystkie tematy są zarąbiście ciekawie, bo po pierwsze 4070 w wersji Ti to jest karta taka... No, ona ma taki gorzki smak dla nas. Dlaczego? Ano dlatego, że no pierwotnie był to 4080 w wersji 12-gigabajtowej. Karta wraca w identycznej konfiguracji, ze zmienioną nazwą i prawdopodobnie z tą samą ceną, co 4080 w wersji 12-gigabajtowej, ale jednocześnie w tym segmencie cenowym stanie się najbardziej opłacalną kartą graficzną, jak będzie wydajniejsza od 3090 Ti. 3090 kosztują grubo powyżej 5000 zł. Ta karta powinna kosztować okolice 5000 zł. Okej, mają świetną konkurencję w postaci RX-ów 7900, XTX choćby, ale te karty już też bardziej śmigają w okolice 6-6500. Więc bliżej 5000 wydaje mi się, że 3070 Ti może... Przepraszam, 4070 Ti może być jedną z najciekawszych propozycji. Natomiast nie tyle, co ta karta mnie ciekawi, co owszem, też mnie ciekawi. Natomiast ciekawi mnie, co zrobi z rynkiem, co zrobi z 3090, co zrobi z 3090 Ti. Te karty przestaną de facto być opłacalne, nie będzie opłacało się ich kupować. Po co? W sensie, po co dawać 6 koła, 7 koła za 3090 i wersję Ti, skoro można taniej mieć wydajną albo tak samo wydajną kartę graficzną za 1000, 1500, 2000 zł mniej. Zaraz część z Was powie, technokrata! Co ty gadasz, chłopie? Przecież do profesjonalnej pracy tylko 3090, gdyż ma 24 giga się pamięci VRAM. To proste. Ty się pytasz, jaki będzie ta karta miała sens? Powiem ci tak, byczku. Tak. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Owszem. Tak może można pod tym kątem to rozpatrywać, natomiast będąc profesjonalistą, robiąc pieniądze na swojej pracy na karcie graficznej, kupuję 4090, nie 3090. Właśnie tak teraz sobie pomyślałem, że kurde, mi się zdarza zarobić pieniądz na YouTubie, nie? Za film. Duży, nieduży, jakby abstrahując od tego, ale zdarza mi się na tym zarabiać. Czyli tak jak przed chwilą powiedziałem, zarabiam na tym pieniądze, bo montuję na te filmy. A nie mam 4090, nie mam nawet 3090, moja karta graficzna to 3060 Ti i na chwilę obecną jeszcze nie zabrany przez MSI 4080, więc przed chwilą powiedziałem, że kupujesz 4090 jak pracujesz i zarabiasz na tym pieniądze, a sekundę później obaliłem swoją własną tezę. Więc być może możecie mieć rację, że profesjonaliści, ale powiem Wam szczerze, profesjonaliści, którzy są nastawieni na ilość pamięci VRAM i faktycznie wiedzą, jak ją wykorzystać, dajcie znać w komentarzu, do czego coś takiego wykorzystujecie. Natomiast ja, powiedzmy, pracujący na karcie graficznej, montujący filmy, no to mimo wszystko biorę 4070 Ti zamiast 3090. Nie stawiam na tą większą ilość pamięci VRAM. Okej, okay. Gdyby cena była identyczna, to się zastanawiam, to wtedy sobie myślę, okej, okay, może lepsza będzie dla mnie 3090. Natomiast przy cenie o 1000 zł niższej za 4070 Ti, no to biorę 4070 Ti zamiast 3090. Abstrahując od tego, że w tym momencie 3090 kosztują tyle co 4080.
to już jest w ogóle. Ciekawy jestem, co się z tym rynkiem podzieje, czy czekają nas jakieś spektakularne obniżki tych kart serii 90, bo one z każdym kolejnym egzemplarzem wydanym z nowej generacji z serii 4000, czy też z każdym kolejnym egzemplarzem wydanym przez konkurencję, gdzie karty RX serii 7000 to naprawdę fajne karty. Miałem okazję testować, tą recenzję zmontuję dla Was pewnie już w przyszłym roku, Asusa TAFA, bo już go przetestowałem. No bardzo, bardzo fajna karta, ta 7900 XTX. Jeżeli jeszcze dostanie enkodowanie AV1, taka premierka, to już w ogóle będzie miód malina. Jeżeli chodzi o rendering, tutaj absolutnie nie odstaje 7900 XTX od RTX-ów. Przeprowadzałem konkretne testy, tylko jeszcze sobie nie zrobiłem porównania, więc nie wiem, jaka to jest różnica. Natomiast w timeline'ie faktycznie większa wygoda podglądu timeline'u jest nawet na 3070, która jest tutaj, niż na tym 7900 XTX-ie, co mnie dziwi, no bo tutaj jest i mniej pamięci VRAM i dużo mniej wydajna karta graficzna, ale jednak tak to działa, płynniejszy timeline mam na, no bo co oczywiście jest Premiere Pro, który faworyzuje też kartę Nvidia. Tak czy inaczej, ja bym bardzo, bardzo sobie życzył, ale to są chyba pobożne życzenia, żeby ceny tych serii 90 dropnęły do tych 5000 zł. Miejmy nadzieję, że po wyjściu 4070 Ti tak się wydarzy, że też ceny 3090 nam spadną, że te karty będą sobie mniej więcej wymiennie na rynku śmigać. Zobaczymy, czy tak będzie. Wiadomo też, część producentów, sprzedając je za 5000 zł, może sprzedawać już je po kosztach tak naprawdę. Mogło je kupić drożej. Więc dlatego te ceny jeszcze stoją w miejscu, chociaż wydawałoby się, że będą spadać. Następnym tematem jest bardzo fajna rzecz, czyli kodek AV1, a potem przejdziemy do 3050. O, jak jeszcze nie subskrybujesz, byczku, zostaw suba. Co prawda nie wierzę, żebym w te 5 dni wbił te 30 tysięcy subskrypcji, ale jakby się jednak dzięki Tobie, byczku, udało, bo nie subskrybujesz jeszcze, a wiem, że ponad połowa widzów nie subskrybuje. Nawet jak dotrwałeś do tego momentu, nie subskrybujesz, zostaw suba, może wbijemy 30 koła subów, to rozdam Wam w styczniu komputer, złożę i rozdam kompa na 30 tysięcy subskrypcji, no ale nawet jak się nie uda, to zrobię to później, ale tak w tym roku bardzo bym to chciał zrobić. Dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują, bardzo Wam dziękuję i wracamy do tematu AV1 w Meteor Lake'ach. Na jednym z portali widziałem newsa, że tam Intel anuluje Meteor Lake'i. Nie anuluje, nie sądzę, nie wierzę, więc jak widzicie takiego newsa, to raczej go nie słuchajcie. Natomiast mamy kolejny jakby potwierdzenie rozwoju w tych plockach, a mianowicie Integry w Meteor Lake'ach, o których już Wam kiedyś mówiłem, że będą dużo mocniejsze niż te teraz, będą obsługiwać enkodowanie AV1, na które przechodzą wszystkie teraz znaczące programy do montowania filmów, programy do streamingu i tak dalej. Wszystko będzie stało na AV1. I tak jak jeszcze przez ostatnie 2 lata moja narracja była taka, że procki w komputerach do montażu, do pracy kreatywnej są już niepotrzebne. Po co? W sensie wszystko siedzi na karcie graficznej. Jakby RTX i trójka i panie mogę montować filmy. Oczywiście tak to nie działa. Im mocniejszy procesor, też faktycznie te filmy montuje się bardziej komfortowo. Natomiast jeżeli taki na przykład Premiere Pro dostanie wsparcie dla AV1, a takie Meteor Lake'i w Integrach będą miały AV1, to już w kontekście kompów do montażu nie będziemy tak mocnego nacisku kładli na zewnętrzne GPU. To wydaje mi się bardzo ciekawa perspektywa. Wiem, że dla większości z Was raczej nie, ale dla wszystkich tych, którzy montują filmy, to może być bardzo ciekawe. Powiem Wam szczerze, no nie mogę się tego doczekać, a przede wszystkim upgrade'ów Premiere Pro do AV1. Jeżeli on nie nastąpi, a nastąpi szybciej w innych programach, to tamte testy będę przeprowadzał. Bo już wiemy, że takie enkodowanie mają, choćby RX 7900, choćby nawet karty graficzne Intela z serii ARC, no i oczywiście RTX z serii 4000 też, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I ta moja narracja, że karty graficzne teraz przejmują rolę procesorów, może ulec zmianie. Procesory znowu mogą zacząć wieść prym w pracy profesjonalnej.
No i na sam koniec ostatni news, a mianowicie 3050 bazująca na GA107 na mniejszym procesorze niż GA106, co za tym idzie tańszym w wytworzeniu. Jakby zmiany są kosmetyczne, TDP jest tam o 15 W mniejsze. Przez to sama wydajność wydaje mi się, że też tej nowszej wersji może być odrobinkę niższa, ale może nawet niezauważalnie niższa. Natomiast dzięki temu, ja na to troszeczkę liczę, że taki procesor GA107 jest tańszy do wykonania, bo wiadomo jest dużo mniejszy i w ogóle, to może ceny 3050 pospadają poniżej 1000 zł. Sprawdźmy sobie, ile teraz te karty graficzne kosztują na naszym analizatorze rynku. 3050 to jest 1500 zł. To jest bardzo drogo i to jest w ogóle wzrost cen w jakimś ostatnim czasie. 1400 zł. No naprawdę, no to nie jest ciekawa, wycena tych kart graficznych. Na MSRP na poziomie 1300. Teraz mamy wzrost. Faktycznie była ta cena MSRP, tutaj widzę, była. I teraz mamy wzrost tej ceny MSRP do 1000, znaczy cen ogólnie, bo cena minimalna była na poziomie ceny MSRP. I to długo, od 19 do 25 grudnia i teraz w ciągu ostatniego dnia mamy wzrost i najtańsza karta to 1479 zł, a tak to wcześniej były karty do wzięcia za 1369, ale ja liczę, że jednak te karty zejdą do okolic 1000 zł. Wiem, mamy inflację i tak dalej, będzie z tym ciężko, ale wydaje mi się, że byłoby to bardzo fajnie, bo w pewnym segmencie komputerów do... Może taka karta nie zmieści się w komputerze do 2000 zł, ale już do 3000 zł bardzo ciekawa maszynka gamingowa do Full HD na 3050 mogłaby stanąć. I liczę na to, że właśnie wprowadzenie tego mniejszego, co za tym idzie tańszego w produkcji chipa jako tego bazowego do produkcji 3050 wpłynie za jakiś czas na obniżenie ceny. Raczej nie sądzę, żebyśmy szybko mogli poznać następcę tej karty graficznej. Wydaje mi się, oczywiście jest to strzał na ślepo totalnie, że w 2023 roku nie poznamy następcy 3050, czyli 4050 się nie pokaże. 4070 Ti w styczniu. Wiosna to mogą być karty pokroju... dwa jakieś modele, czy to 4060 Ti, 4060, czy 4070, 4060 Ti. Po wakacjach możemy się spodziewać dopełnienia tego segmentu średniego. W przyszłym roku, na początku przyszłego roku wyjdzie nam 4090 Ti prawdopodobnie, nie po przyszłego roku, ja już mówię tak w kontekście 2024, więc w 2024 roku na początku prawdopodobnie zobaczymy 4090 Ti i w tym samym mniej więcej okresie 4050. A przez cały przyszły rok to będą różne warianty. Czy to będą 4070, 4080 Ti, dwie wersje 4060, 4050 nie sądzę, ale zobaczymy. Więc niestety, a nawet jakby wyszła, to kosztowałaby z jakieś 1500-1600 zł, więc kartę od Nvidia poniżej 1000 zł to musimy liczyć właśnie na spadki cen. 3050 czy 3060. Dobra, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że święta minęły Wam spokojnie, no i że odpoczęliście i że jeszcze będziecie odpoczywać. W sumie teraz ten tydzień międzyświąteczny, za dużo wolnego niestety nie ma. Nie wiem, czy Wy tak jak ja ruszacie do pracy, do takiej normalnej, etatowej pracy, poza tą pracą. Znaczy u mnie, nie wiem jak u Was, nie? Ale ja normalnie ruszam do pracy, nie wiem jak Wy, tak czy inaczej. Spokojnego okresu międzyświątecznego Wam życzę. No i cóż, my widzimy się jutro, bo będziemy widzieć się prawdopodobnie codziennie, aż do nowego roku. W nowym roku pewnie jakiś film podsumowujący i zarysowujący plany na przyszły rok. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No cóż. Ale do nowego roku jeszcze chyba z 5 filmów nam zostało takich w standardowej formule. Naprawdę chciałbym dla Was rzucić dużo recenzji, bo jest to taki moim zdaniem wyjątkowy tydzień przed tygodniem CES-owym, na którym będzie dużo, dużo newsów. Więc recki teraz, newsy w przyszłym tygodniu.
W sensie, no tak, przyszłam, bo mamy poniedziałek dzisiaj. Cały czas jestem głową w tym, że mamy niedzielę. No ale któż z Was nie jest? Kto z Was nie myśli, że dzisiaj jest niedziela? Więc ja montuję dla Was reckę tego kompa. Mam nadzieję, że jutro się pokaże. Potem jeszcze mam dla Was porównanie MacBooka do ZenBooka, które chciałbym sfinalizować, które już też jakby tutaj się bawię z tym i wow, jestem zachwycony, jak ciekawie to wychodzi. Coś jeszcze? RX-a, ale to pewnie już dopiero w styczniu. Mam ciekawy projekcik, który rozbija się na kilka filmów, z którym do Was przyjdę, nie wiem, może jeszcze w tym tygodniu, a może dopiero w pierwszym tygodniu stycznia. Zobaczymy, jak się wyrobię. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję za suby, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za komentarze, za wszystko to, co dla mnie robicie, że jesteście. Bardzo się cieszę z Was. Cieszę się, że mam dla kogo gadać. Jakbym nie miał dla kogo, w sensie oglądałoby mnie Was 5, czy 10, czy 15, pewnie też bym to robił. Myślę, że na spokojnie, bo ja ten kanał, jak zakładałem, to nie mówiłem do tysięcy ludzi, tak jak teraz, tylko do dziesiątek i to długo mówiłem do dziesiątek, a potem do setek i dopiero od jakiegoś czasu do tysięcy, więc i zawsze mnie to tak samo jarało, jakby, bo radość z tego, co do Was gadam, dzielenie się tymi nowinkami technologicznymi, jakby jest takie samo, jak było Was 100, było 100 subskrypcji, jak jest Was prawie 30 tysięcy, kurczę, to jest to samo, jakby zero zmian, ale fajniej człowiek się cieszy z tych dodatkowych ludzi. No naprawdę, jednak trochę bardziej się chce. Jakby trochę bardziej się chce. Ale podjarka jest ta sama. Dobra, już kończę, nie nawijam Wam makaronu na uszy. Szkoda czasu, nie? Zwłaszcza w święta, jak trzeba jeszcze coś zjeść. Dobra, dzięki wielkie. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć.